Jechali, jechali, dojechali gdzieś na końcu Pattayi. Oj, wiesz tą muchę. Gdzie myśmy to dojechali? Sami nie wiemy, pierwszy raz tu jesteśmy. Gdzieś daleko, idziemy zobaczyć na bazarek. Ale najpierw Emma ma ochotę na pączka. No weźcie jednego tamtego. No, któregokolwiek. Pan wybrał. 20 batów za dwa pączki, 2,50. Wczoraj płacili za pączki 35. Wow, a dzisiaj po 10? Grubo. Ho, ho, ho. Jakie targowisko. I papaje robi, ciekawe słowa. O, tu widzę coś, Emi, tutaj widzę coś dla ciebie. Uszy. Wielkie uszy. Nie wiem, z czego to było. Czy ze świni, czy z krowy. Z czegoś było. A ja wiem. Nie wiem. Dawaj, gryza. Ja chcę tego spróbować. Z kremem? No. Myślisz, że będzie dobry? No, weź sobie przez tą reklamówkę. O. Jak tam? Dobry. O. O. Dobry. Za 10 batów? Pyszny. Spoko, spoko. Jak ta bułeczka taka, nie? No, troszkę tak. Ma takie to nadzienie, takie jak ta bułka. Trochę seafoodów. Proszę. Chyba tanio tu. Dobra, chodźcie jeszcze, zobaczymy gdzieś to. Tutaj te pyszne rybki, ciekawe, też pewnie połowę tańsze. Świeże mięso, surowe. O, mięso mielone na kotleciki, boczuś, karczek, wszystko jest. No ale ja chyba bym się nie odważył kupić mięsa z takiego stanowiska. Papryczki, warzywa, ogólnie jajka. Jakieś owoce. O, a tutaj jeszcze żywe sumy. Żywe, ruszające się sumy, które pływają bez wody. Wow. Krewetki. I jakieś inne ryby. O, żaby. Jakie wielkie żaby. No, jeszcze żywe, to świeże jak żywe. O jacie, jakie wielkie żaby. Zostaw ją, Emi. Kurde, jeszcze żywe ryby. Wszystko oddycha. Świeże, żywe ryby. Emusiu, zostaw, nie dotykaj rzecz tej żaby. No jak czemu? Cholera wie, co to za żaba. No. Ale warzywa ładnie wyglądają. Ogóreczki, nie ogóreczki. O. Brokuły, marchewki, pomidorki, papryki. Wszystko jest.
Co? Jak ten twój pączek? Bo powiem ci, że spróbowałem, to mi smakował. Wyjątkowo dobre miał pan dobre te pączki, nie? Jakiej pani? A za co? Której pani? Z żabą. Z tą żabą? Za co? A nie, tam pani. Kurde, no nie widziałem nic zimnego do picia. To właśnie nie wiem, co to jest. Już idę. Nie wiem właśnie, co to jest. Kiedyś myśleliśmy, że to pomidory, a to nie pomidory. A tutaj ładny motyl. No, ładny. Wow, ale piękny motyl. Wow, jaki motyl. No, ładny. Mandarynki, winogrona. Jakieś pomarańcze, papaja, banany, arbuzy. Takie miejsce. Mi się pyta, co to jest. Może wy wiecie, dajcie znać w komentarzach, co to jest. Ja myślę, że to mogą być bataty albo dora. Nie wiem, może nie, może jakieś te. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Możliwe, że bataty. Coś takiego jak bataty. Mango. Nie dotykaj tych żab. Skoczę do ciebie, co zobaczysz. Zostaw. Dobra, dobra. Worku. Chili, różne, czosneczek. O, widzę, że Dora poszła na ciuchy. Jak na targu żydowskim. Albo na tym targu staroci w Nysie. Tak trochę, nie? Targ staroci w Nysie. O, ziemi. Spodenki nie chcesz? Albo jakieś sukieneczki, albo coś? No, za 50 batów. Dora, koszulka na ramionczkach? Interesante. O, gadki. Nie chcesz nic? Nie, chyba nie. 3 za 100. 3 za 100. To tanie. O, nowe najeczki. Nowe, nowe, tylko nie oryginalne. A co, głodna? A, Dorota wyhaczyła tutaj jakąś restaurację. Jedna, druga restauracja. Fajna nazwa. Tu może być ciekawe jedzenie. Tutaj po tajsku wszystko napisane. To trochę słabo. Tutaj jest po tajsku i po angielsku. Zainteresowało mnie tutaj jedno danie. Crispy pork with holy basil. Może być ciekawie, tylko ja w ogóle nie jestem głodny. W ogóle, a w ogóle. Ale panie tutaj wyglądają na dobrych kucharki. One by przyrządziły na pewno coś dobrego. Okej, thank you. Nigdzie cen nie widzę. Zastanawiam się, ile to kosztuje wszystko. Ale przypuszczam, że raczej tanie. Nie ma nazw po angielsku, to na pewno będzie tanio. I tak się przymierzamy na jakąś papaję, salat, bo pani tutaj widzimy robi. Albo jak nie ma nazw po angielsku, to pewnie będzie dobre. No właśnie, to będzie i dobre, i tanio. Myślę, że tutaj będą dwie korzyści. Nie papaja będzie dobra, a będzie kosztować 50 bar. No właśnie, a nie 100. Tam w ogóle są case jeszcze na telefon, takie normalne, za 60 baht. Czyli tanio? A tak to po ile są, nie wiesz? Po 200. Po 200, a tu po 60? Wow. Spróbujemy coś zamówić, chociaż może nie być łatwo, bo pani może w ogóle nic nie wie umieć po angielsku. W takich miejscach tak bywa, zobaczymy. Hello, can we order papaya salad? Są tam? No crab, no crab. Okay? One chili? One chili. Aha. Okay. Thank you. O, udało się zamówić. Wszystko jasne. Bardzo miły pan tutaj przyszedł. Taksówkarz, ten tutaj.
pytał się, skąd jesteśmy. Uczył nas trochę tajskiego. Mówi, że nie jest za dobre, że teraz, bo się go pytałem, czy dobrze biznes idzie, to mówi, że teraz nie za dobrze, bo dużo wojen wokoło. Mówi, Ruscy się czaskają, gdzieś tam firma, tak, czy coś? Chyba, że tam gdzieś coś w Birmie też się czaskają, mało turystów w Tajlandii. No i tak taksówkarz mówi teraz tak średnio. Nie wiem, co by to był za vlog bez jedzenia. Vlog bez jedzenia to nie byłby dobry vlog. Dobry? O, już papaja też przyszła. Oj, próbujemy. Ryż wygląda bardzo ładnie. Papaja wygląda bardzo ładnie. Ale pachnie. Ujacie, ale papaja bardziej pachnie niż ryż. Thank you. Co tam? Pyszny? No powiedziałem, że jedną chcę. Widziałem, tam była. Muszę spróbować. A ty sobie bez cebuli zamówiłaś? Rzeczywiście, inny. O jacie. Taki jakiś trochę słodkawy? Mam wrażenie? Że jakiś taki bardziej słodki? Czy nie? To masz oliwkę jeszcze. O, jeszcze. Thank you. O jacie. Tylko nie wiem, ile zapłacimy za to, no ale. Ostra? Nie. Nie? Papryczka nie była ostra, ta malutka? Nie wierzę. Z kapustą dziana tu nie była. No za chwilę pewnie. Musi być trochę ostra. Ale musicie zobaczyć, jaka to była papryczka. No właśnie, mama stanie. Czemu nie zadasz ogórka? Bo to jest zielone. O. Takie małe papryczki. One są zawsze takie ostre. Małe, ale wariat. No, małe, ale wariat. Takie pomarańczowe, ona jest ostra. Zielone są lepsze. Ale było pyszne jedzenie. Fajnie czasami podjechać nawet tylko na drugi koniec miasta. Nawet nie wyjeżdżając gdzieś dalej poza miasto albo w ogóle poza granicę danego państwa. Wystarczy tylko pojechać na drugi koniec miasta i już można spotkać naprawdę całkiem inne jedzenie, całkiem inne smaki. No i w ogóle jakieś okolice całkiem inne. Ryż był trochę bardziej słodki, ale przepyszny. Papaja była bardziej taka kwaśna, przepyszna. Papaja tylko 50 batów. Taka jedna z tańszych gdzieś na mieście to jest tak koło 75. A więc opłaca się czasami ruszyć z domu, ruszyć gdzieś kawałeczek tylko na drugi koniec miasta. Bo można spotkać fajne rzeczy. Wiesz co? Co? Jak będziemy napukać? Porównamy ceny, jakie są. Bo oni tam na przykład w centrum tam przecież tam w tych ruskich dzielnicach zdzierają turystów. Tutaj ile za to zapłaciłaś? To już jest przegięte. A tutaj ile zapłaciłaś? Teraz? No strzelaj, ile by zapłacił na przykład, wiesz, mówię, bo nie wiem, ja tak kupuję na nas, ale ile by zapłacił na. No nie wiem, 25? 20? Tak kosztuje 60, ta mała paczuszka tych tam kilku ananasików. No ale 20 to mało, to naprawdę mało. No. Thank you. We have.